Z tej strony Kamil, piątek 18, kolejna kryptoprasówka przed nami. Zaczynamy. Po dwutygodniowej przerwie rozpoczynamy po raz kolejny z odcinkami z kryptoprasówki. Przerwa była spowodowana gdzieś tam gorszym zdrowiem, przeziębienie, które złapałem, jakieś zapalenie gardła. Więc nie byłem w stanie dla Was nagrywać, a w tym momencie ruszamy znowu z pełną parą. Dwa tygodnie, a w tych dwóch tygodniach tak dużo się działo. Nie dość, że rynek nam bardzo mocno spadł, Bitcoin dotknął gdzieś 32, 33, 34 tysięcy dolarów, altcoiny jeszcze gorzej się zachowywały, to jeszcze przeżyliśmy bardzo dużą dramę na polskim YouTubie kryptowalutowym, inwestycyjnym. Zostawiamy to za sobą i ruszamy z pełną parą, bo rynek spada, ale według mnie na rynku dzieją się niezwykle, niezwykle ciekawe rzeczy. I właśnie dzisiaj o tych ciekawostkach, gdybym miał to wszystko nadrobić w jednym odcinku, nie starczyłoby oczywiście czasu, więc dzisiaj wybrałem tutaj pewną wisienkę na torcie. Porozmawiam sobie o pewnej wojnie, która dzieje się w DeFi i jak na tym wszystkim można zyskać i dokąd nas to wszystko doprowadza i o tym, że w końcu wchodzimy w erę, w którym tokeny mają coraz większe znaczenie. Więc nie przedłużając, najpierw oczywiście ogłoszenia, później już konkrety, przechodzimy teraz go. Jeżeli chodzi o ogłoszenia, to oczywiście zapraszam Was na www.kamiljarzombek.pl. Tam znajdziecie darmowego e-booka z 10 lekcjami z 2017 roku. Ściągając e-booka, od razu zapisujecie się na newsletter, na listę mailingową. Kolejna informacja, pod każdym moim odcinkiem w opisie macie dostęp do grupy telegramowej. Tam wrzucam różne ogłoszenia, ciekawostki, więc warto tam być. Klikając przenosi Was i wskakujecie od razu do grupy. Giełda, na której gram, też w opisie. No i to w tym momencie wszystko i przechodzimy teraz do odcinka. Zanim przejdziemy do tego głównego tematu odcinka, jeszcze krótka informacja tutaj, takie moje spostrzeżenie odnośnie rynku. Pamiętacie, jak dobre kilka tygodni temu nagrałem dla Was taki odcinek o tym, że no, warto sprzedawać altcoiny, te, które dały tak dużo zarobić, ponieważ te trendy na rynku kryptowalut przeskakują z kwiatka na kwiatek. Każda kolejna hossa miała nowe narracje, miała nowe tokeny i na samym końcu powstaje taka teoria, która mówi o tym, że tak naprawdę cykle służą tylko do tego, żeby pomnożyć Bitcoina. Ja bym jeszcze do tego dodał Ethera. No i wspomniałem Wam o tym, o takiej teorii podwójnej bańki, o tym, że Bitcoin w ostatnich cyklach hossie poruszał się na dwa razy, czyli wzrosty do gdzieś tam czerwca, mniej więcej do czerwca, później spadek albo mocny spadek, ale nuda i później końcówka znowu dynamiczna. Jeżeli popatrzymy sobie na ten cykl, to altcoiny, te, które miały największy power, te, w które wchodziła ulica, dokładnie tak samo wyglądają. Shiba, Solana, Luna, AVAX, Phantom. Zwróćcie uwagę, że wszystkie te altcoiny, jeżeli popatrzymy sobie teraz na to, wyglądają identycznie. Pierwsze wzrosty w pierwszej połowie roku, później spadek, nuda i ogromne wybicie. Co więcej, jeżeli popatrzymy sobie na wykres Bitcoina, to ten wykres Bitcoina też wygląda w taki sposób. Wzrosty do maja, później spadek, nuda, bok, no i wzrosty pod koniec roku, ale już nie aż tak duże, nie paraboliczne. Może dlatego, że rynek Bitcoina już jest większy, może dlatego, że ulica właśnie grała gdzieś indziej szyby Dogecoiny. To jest pytanie, trochę można powiedzieć, bez odpowiedzi. To, co chcę powiedzieć, to, że jeżeli teoria podwójnego cyklu, jeżeli ta teoria po raz kolejny ma się nam sprawdzić, no to posiadanie dużej ekspozycji na altcoiny jest bardzo, bardzo ryzykowne. Ja o tym informowałem, mówiłem o tym, kiedy sprzedaję, mówiłem o tym, że tak naprawdę cały mój trend z Luną polegał na tym, żeby gdzieś tam sprzedawać stopniowo i na samym końcu zostałem z pozycją tak zwanym moonbagiem, które wynosi około 15% mojej początkowej pozycji, więc mam odcięte kupony, mam odcięte bardziej ryzykowne asety tylko po to, że jeżeli teoria podwójnego cyklu miałaby się w tym momencie sprawdzić, no to czeka nas 2022, może być bardzo, nie chciałbym powiedzieć spadkowy, ale o dużo bardziej wymagający. Jak będzie, oczywiście
zobaczymy. To, co jest ciekawe, to dominacja Bitcoina, która zaczyna nam się odrywać. Więc tutaj jest bardzo dużo wskaźników, które informują nas o tym, że powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Odsyłam was do tweeta Pentoszczyego, który bardzo mówi i bardzo rozsądnie w tym momencie mówi o tym, że i to jest czas według niego na kapitał, na po prostu zabezpieczenie kapitału, na to, żeby nie ryzykować aż tak długo, na to, żeby poczekać za gardą jakiś czas, na to, żeby uspokoić swoje emocje, swoją głowę, która ciągle nam mówi o tym, żeby wskakiwać w coś nowego. I ten Toshi odrobił swoją lekcję w 2018 roku, też on napisał post, też może go podlinkuję, więc warto się temu wszystkiemu przyjrzeć. No i można powiedzieć, Kamil, mówiłeś w innych wywiadach, mówisz o tym, że nie wierzysz w taką długoterminową bestię, wierzysz w rozciągające się cykle i tak dalej, i tak dalej. Ale wierzę też w to, że w momencie dużych spadków, w momencie, w którym nie ma nowego popytu, w szczególności w altcoinach, to zaczyna brakować narracji. Zaczyna brakować narracji i te narracje o dużo łatwiej nam później zbudować na innych asetach. Więc dla mnie błędem, który popełniłem w 2017-2018 roku, było przesiedzenie w altcoinach, niezrealizowanie ich do Bitcoina. W tym cyklu zagrałem całkowicie inaczej i stopniowo gdzieś budowałem pozycję w Bitcoinie, też pozycję zabezpieczającą. I z drugiej strony można powiedzieć, Kamil, a mówisz o awokado, mówisz o innych tam altcoinach, jeśli motylach, nie motylach na Twitterze. I oczywiście mówię o tym, i to jest osobiście coś, co mnie tak mocno nakręca, to, żeby być ciągle z tym rynkiem, żeby wypatrywać tych nowych narracji, żeby ustawiać się pod te narracje nowe wcześniej i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co mnie kręci, więc będę to robił, ale nie robię tego dużym kapitałem. Wejście w jakieś tam awokado, wejście w jakieś butterfly, to jest max 1% z mojego całego portfela. Więc ja nie ryzykuję teraz bardzo, bardzo dużo. W momencie, w którym znowu będzie sytuacja, w której stwierdzę, że jest dobry czas, jest bardzo wyjątkowy token, tak jak wyjątkowa była Luna, to wtedy wejdę mocniej. Chciałbym wam o tym powiedzieć, pomimo tego, że nagrywałem odcinki takie ostrzegające, to mimo wszystko widzę, że nadal wielu z was, wielu inwestorów bardzo tak magicznie podchodzi do rynku i wypatruje tych wzrostów, pomimo tego, że cała sytuacja makro, cała sytuacja po prostu taka ogólnoświatowa na rynku krypto też, jakieś regulacje, nieregulacje mogą sprawić, że po prostu 2022 będzie nudne. Więc o tym musicie pamiętać. To jest wstęp. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj po raz kolejny będziemy mówili o jednej pozycji, ale to nie znaczy, że ta pozycja od razu jest sygnałem kupna po tym filmie. Chciałbym moje filmy przede wszystkim kieruję do osób, które tak jak ja w pewnym sensie zakochały się w tym rynku, zakochały się w tej dynamice, zakochały się w tych dużych zmianach, zakochały się w tym, że tydzień nie macie na rynku, a już masz do nadrobienia z dziesiątki stron i różnych narracji, nowych ciekawostek, więc to mnie kręci i to będzie drive'ować moją rolę na tym rynku, to aby być ciągle na czasie, to aby starać się w tym w tych nawet trudniejszych czasach wypatrywać ciekawe trendy. Więc to jest przejście, to jest ostrzeżenie też i przejście i wstęp do nowego tematu. Następnie to, o czym chciałbym wam opowiadać, to o tym, że jeżeli popatrzymy sobie na znaczenie tokenów, przeróżnych tokenów tutaj w tym naszym kryptowalutowym świecie, to bardzo często znaczenie tokenów jest marginalne. Bardzo często to, co drive'uje wzrost na danych pozycjach, to jest spekulacja. Bardzo często to, co sprawia, że dane tokeny rosną, to jest jakaś narracja wywołana przez influencerów, wywołana przez key opinion leaders. Kupujemy nie wiadomo co, nie wiadomo po co, trzymamy nie wiadomo jak długo i tak dalej. I tak się nakręca cała ta spekulacyjna strona rynku krypto. No i to nie jest nic nowego, o tym wiecie. To, co, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że token ekonomie nam się zmieniają nam się z czasem. To, że coraz częściej protokoły, które wytwarzają tokeny, myślą, w jaki sposób stworzyć token, aby na samym końcu naszym inwestorom opłacało się go trzymać długoterminowo. I to jest niezwykle ciekawy kierunek. To jest kierunek, który został nazwany kierunkiem Ponzi-nomik. I Ponzi, piramidy i tak dalej, to nam się wszystko kojarzy negatywnie. Określenie jednak Ponzi-nomik
nie ma nic wspólnego z negatywnym znaczeniem. Dlaczego? Dlatego, że określenie Ponzinomik w naszym rynku krypto jest takim określeniem, o którym mówi się w momencie, w którym dany projekt stworzył token ekonomię, która sprawia, która motywuje do trzymania, a wręcz do zablokowywania swoich środków, zablokowywania podaży w jakimś kontrakcie i dlatego coraz mniejsza podaż jest na rynku, a w momencie wzrostu znaczenia danego protokołu pojawia się większy popyt i to sprawia, jeżeli popyt jest znacznie większy niż podaż, to sprawia na samym końcu, że dany aset rośnie. Więc to wstępie chciałbym zaznaczyć, że to Ponzinomik nie ma nic wspólnego z negatywnymi znaczeniami. Będę używał tego Ponzinomik kilka razy tutaj jeszcze na pewno, więc to jest bardzo ważne, żeby nie zamykać się od razu na to słowo, na to określenie i mówić, o nie, teraz to jest jakaś piramida, o czym nam tu ten gość mówi. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o jednym z najciekawszych projektów DeFi-owych, które wręcz są, można powiedzieć, taką podkładką, taką biblią, w jaki sposób powinny protokoły tworzyć właśnie swoje token ekonomii. Dzisiaj porozmawiamy o Curve Finance. Curve Finance, coś, o czym mało się mówi, a tak naprawdę protokół, który jest fundamentem całego DeFi Ethereum. Ciekawostka pierwsza jest taka, że Curve Finance w tym momencie ma zablokowane 23 miliardy dolarów Total Value Locked. Uniswap, największa zdecentralizowana giełda, najbardziej popularna, 8 miliardów. O Uniswapie wszyscy słyszeli, o Curve, no niezbyt. Znaczy na pewno ci bardziej zaangażowani w rynek, tak, ale Curve gdzieś tam działa bardzo dobrze, rozwija się, a mało kto o nim mówi. Czym jest w ogóle Curve Finance, tak bardzo prosto tłumacząc? Curve Finance jest zdecentralizowaną giełdą, w której możemy wymieniać stablecoiny. Kiedyś stablecoiny, teraz też można powiedzieć, że asety bardzo podobne, czyli nie wiem, RenBTC do WBTC, tak? Czyli para dwóch tokenów, które są stabilne co do ceny albo lekko się tylko wahają co do ceny, ale można je wymieniać. Czyli Curve Finance jest takim deksem, który bazuje na po prostu na takich tokenach, które są stabilne, które są, mają lub mają mieć taką samą cenę, a nie wiem, WETH, ETH i tak dalej, i tak dalej. I jest to giełda, która pozwala na bardzo tanie zamiany, czyli dla porównania na Uniswapie fee jest w okolicach 0,3%, na Curve Finance to fee to jest 0,04%. Czyli jednym zdaniem giełda, zdecentralizowana giełda służąca do wymiany stabilnych kryptowalut, stabilnych coinów na bardzo niskim fee, na bardzo, bardzo niskimi kosztami i z bardzo małym slippage, czyli bardzo małą różnicą pomiędzy ceną kupna a sprzedaży. No i dlaczego Curve Finance stał się taki popularny? Jeżeli popatrzymy sobie tak naprawdę na lata od 2018 roku, to jedno można powiedzieć. 2018 roku wzrosła nam niesamowicie mocno narracja, taka moc stablecoinów, znaczenie stablecoinów w naszym kryptoświecie. 2017 to tak głównymi stablecoinami, którymi się wtedy korzystało, to było USDT. DAI też już wtedy było, zaczynało się pojawiać, ale 2018-2019 to jest wzrost znaczenia DAI. Później USDC, później UST i tak dalej. I te wszystkie stablecoiny, które kojarzycie, jak PAX, wszystko zaczęło się bardzo, bardzo mocno rozwijać. Co więcej, stablecoiny zaczęły wskakiwać nie tylko na Ethereum, ale też na Tron, na EOSa, na Solanę, na różne inne protokoły, które zajmują się po prostu, które są tymi protokołami smart kontraktowymi pierwszej warstwy. Znając to rosnące znaczenie i to znaczenie będzie jeszcze bardziej przyspieszać, to Curve Finance idealnie wpasował się w ten trend. Idealnie wpasował się w trend, w którym po prostu jest dominującą giełdą do wymiany pomiędzy stablecoinami. No dobra, i można powiedzieć, no dobra Kamila, ale jeżeli chcę moje USDC wymienić na USDT, no to wejdę sobie tam na Uniswapa, szybko to zrobię i tak dalej i tam wymienię te kilka tysięcy dolarów USDC na USDC albo w ogóle wpłacę to na Binance.
I to, co jest super ciekawe, to Cure Finance stał się dominującym rynkiem do wymiany, do jak najtańszej wymiany. Na Binance, na innych giełdach nie wymienicie tak tanio stablecoinów jak na Cure Finance. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której macie 100 milionów USDC do wymiany na USDT. Dlaczego na przykład możecie to zrobić, chcecie to zrobić? Dlatego, że na USDT pojawiła się jakaś farma, albo pojawił się jakiś właśnie liquidity mining, albo pojawiła się opcja na wypożyczenie USDT na znacznie większym proficie. Więc zastanawiacie się, gdzie to zrobić? Czy zrobić to przez centralizowaną giełdę, jaką jest Binance, czy jednak to zrobić przez Cure Finance, który jest tańszy, lepszy, szybszy i na samym końcu też bezpieczniejszy. Więc to jest prosta odpowiedź na tego typu problemy. Pomyślicie sobie, jakie różnice są w momencie wymiany tak dużej kwoty na po prostu na Uniswapie lub na Cure Finance, to zaczniecie coraz bardziej rozumieć. Ale oczywiście to nie wszystko. Jeżeli odpowiemy sobie, co jest krwią, taką można powiedzieć w cudzysłowie, krwią całego DeFi-owego rynku, to odpowiedź jest jedna. Płynność, liquidity. Wszystko na rynku DeFi-owym opiera się o liquidity. Jeżeli jest mała płynność w jakiejś parze na Uniswapie, w parze z jakimś token do USDC, no to jest problem, dlatego że jeżeli chcecie wymienić większą ilość tego tokena, to nagle pojawi się slippage, czyli pojawi się ogromna różnica pomiędzy ceną aktualną na rynku, a ceną sprzedaży, ponieważ nie ma wystarczającej płynności na pokrycie waszego zlecenia. Więc ta płynność w przypadku DeFi jest kluczem. Ta płynność jest po prostu esencją rynku DeFi-owego i ta płynność powoduje przewagi pomiędzy SushiSwapem i Uniswapem i na odwrót. Płynność jest najważniejszą istotą rynku DeFi-owego. Zwróćcie uwagę, że z tą płynnością przez ostatni czas mieliśmy tak, że na Uniswapie lub na SushiSwapie pojawiają się farmy, tak, w których możemy złożyć swoje tokeny i SushiSwap zacznie nas wynagradzać swoimi tokenami, więc jest taki typowy liquidity mining, czyli dodanie płynności, a protokół nas wynagradza. Ale to jest wszystko krótkowzroczne. Dlaczego? Dlatego, że to są modele, które sprawiają, że na samym końcu ilość tego tokena, którego rozdajemy, jest tak duża, że zaczyna nam cena lecieć w dół. I to jest, ja już wam o tym opowiadałem, i to jest ten główny problem DeFi-owy, że wszystko do tej pory, cała ta płynność do tej pory, która pojawiała się na rynku, ona jest tymczasowa, ona jest chwilowa, na kilka tygodni, kilka miesięcy, może nawet rok, półtorej, ale jeżeli chcemy budować finansowy, taki zdecentralizowany świat, to płynność jest niezbędna. I w tym całym trendzie DeFi-owym, DeFi 2.0, ta płynność, dostarczenie płynności w inny sposób jest kluczem do tego, aby tworzyć nowej jakości aplikacji. I Cure Finance właśnie dzięki temu, że jest to rynek, w którym jest największa płynność USDT, USDC, różnych innych stabilnych kryptowalut lub Bitcoina, WBTC do RenBTC i tak dalej, jest niezwykle fundamentalnie ważnym protokołem dla całego DeFi-owego DeFi-owego systemu na Ethereum. Z jednej strony są ludzie, którzy słuchają pewnie tego i myślą, no dobra, ale mnie to nie kręci, no bo to jest taka wymiana stabilna, to jest to, co działa, okej, to jest fajne, są nawet miliardowe wolumeny, to jest bardzo ważne do podkreślenia, ten protokół się rozwija bardzo mocno, ale no ja tam wolę zainwestować w coś spekulacyjnego i tak dalej. I druga strona jednak jest osób taka, która rozumie, na czym polega długoterminowe dostarczanie wartości, budowanie wartości na tym rynku. I rozumie to, że Cure Finance jest taką pompą tej krwi. Jeżeli liquidity, jeżeli płynność to jest krew, to tą pompą właśnie jest Cure Finance. Więc wszystkie giełdy zdecentralizowane potrzebują tej płynności. Wszystkie giełdy zdecentralizowane mają ten sam problem, czyli w jaki sposób utrzymać tą płynność, w jaki sposób dostarczyć ją jeszcze większą. I mając ten problem gdzieś tam przed sobą, można powiedzieć, że Cure Finance właśnie odpowiada na ten problem. I wspomniałem wam o tym, tak zaczęliśmy ten odcinek, że tak naprawdę chodzi o to, żeby na samym końcu tworzyć token ekonomię, Ponzinomic, w taki sposób, aby dostarczała jak największej wartości inwestorom. I teraz przechodzimy do CRV. Przechodzimy do tokena, który jest modelowym, po prostu tutaj wręcz wzorowym, inaczej wzorowym modelem stworzenia token ekonomii.
Jest Cure Finance CRV token, który pozwala nam na to, w momencie, w którym zamkniemy go, w momencie, w którym go zastejkujemy, to nie dość, że daje nam, dzieli się z nami zyskami z platformy. Każda z tych wymian, wspomniałem o tym miliardowym wolumenie, dostarcza zysk dla protokołu. Więc posiadanie jednostki CRV to jest takie posiadanie zdecentralizowanej organizacji Cure Finance, czyli dzieli się z nami zyskiem. 50% tego zysku jest przeznaczone dla holderów, którzy zastejkowali swój token. Możesz się zdecydować na to, żeby zastejkować token na kilka tygodni, na kilka miesięcy, na kilka lat. Im dłużej zastejkujesz, tym większe profity czerpiesz z zysku. Druga jednak sprawa o dużo, dużo ważniejsza i sprawa, która spowodowała, że jesteśmy świadkami pewnej wojny, do której zaraz dojdę, jest głos, jest decyzja. Cure Finance działa w taki sposób, że mamy pule wypisane. USDC, różne pule tam są, które można zobaczyć na głównej stronie. I te pule chcą jak najwięcej płynności dostarczyć. Te pule działają w taki sposób, żeby zmotywować jak najwięcej osób do tego, żeby wpłacić tam właśnie swoje USDC, USDT, w ten sposób stworzyć coraz większy ten pool. I teraz każdy z tych puli ma bazowe APY, czyli wrzucając tam swoje USDC, USDT zarabiamy rocznie dany procent. Te procenty nie są jakieś bardzo duże, nie są jakieś przeogromne, na pewno nie motywują nikogo do tego, żeby zachować ten procent tak dużo. Oczywiście procent jest związany z tym, jak duża jest płynność, jak duży jest obrót na danym pulu i tak dalej, i tak dalej. Tam jest dużo różnych czynników, ale dodatkowo jest coś takiego jak Boost API. APY. Ten Boost API jest bezpośrednio wypłacany w tokenach CRV. Czyli tokeny CRV dodają nam dodatkową możliwość do tego, aby nam się opłacało po prostu zarezerwować, wrzucić swoje stablecoiny na dany pool. No i można powiedzieć, no dobra, ale o co tutaj chodzi, tak? Wypłacamy nowe CRV na pool po to, żeby zmotywować? Dokładnie tak. Tylko zwróćcie uwagę, jaki tutaj nam się tworzy model. W momencie, w którym ta płynność jest tak niezbędna, w momencie, w którym głębokość tego rynku jest tak niezbędna, to zaczyna się walka o każde CRV. I tutaj idealnym przykładem jest Magic Internet Money, czyli nasz po prostu tutaj główny gracz ostatnich tygodni. Magic Internet Money to jest algorytmiczny stablecoin bazujący na tym, że wytwarzamy go wtedy, kiedy dostarczamy asety, które generują zysk. I w momencie, w którym wytwarzamy sobie MMI, Magic Internet Money, no to niezbędne dla tego projektu jest to, aby mieć jak największą głębokość swojego rynku na DeFi-owym świecie. Czyli wszystkim jakby założycielom Magic Internet Money zależy na tym, żeby pool MMI do USDT, USDC, do innych stablecoinów był bardzo, bardzo głęboki. I co się dzieje? Mają ogromną motywację do tego, żeby skupić jak najwięcej CRV i zagłosować nad tym, żeby ta emisja, nowa emisja CRV, czyli te nagrody boostujące APY, trafiły właśnie do nich. Każdy z nas, posiadając zablokowane, zastejkowane CRV, może zagłosować, który pool ma dostać najwięcej nagród, który pool ma być najbardziej opłacalny. I teraz, znając te zasady, że tak bardzo ta płynność się liczy, znając te zasady, że Cure Finance jest dominującym rynkiem do takich wymian, znając te zasady, że MMI, to jest tylko przykład, ale też są inne, jak frakcje i tak dalej, że taki protokół potrzebuje głębokości bardzo mocno na tym rynku, to ma niezwykle dużą motywację do tego, żeby te CRV swoje zagłosować właśnie, żeby zdominować, żeby zebrać jak najwięcej głosów i przekazać je na właśnie pool MMI do innych stablecoinów. I o to tutaj chodzi. Zaczyna się walka. Cure Finance Wars, czyli coś, o czym będzie o dużo, dużo głośniej w najbliższym czasie. Coś, co już trwa i ta wojna CRV polega na gromadzeniu ogromnej ilości CRV, tak aby decydować o tym,
to, który pool otrzymuje największy boost APY nowymi nagrodami CRV i który pool będzie w ten sposób zdominuje najbardziej pod względem płynności. Niezwykle ciekawe sprawy. Zwróćcie uwagę, że z jednej strony mamy nową emisję, czyli jest ciągle inflacja, ale z drugiej strony jest przeogromna walka o każdy głos, o każdy CRV. I Pure Finance to oczywiście jedno i teraz otwieramy po prostu puszkę Pandory, wręcz można powiedzieć, bo cała ta wojna o Pure Finance nie skończyła się tylko na jednym protokole. Powstał Convex. Convex, który jest też taką zdecentralizowaną organizacją, która wyszła z założenia, że zmotywuje wszystkich tych członków, którzy walczą o te głosy, do tego, żeby bardziej opłacało się wrzucać właśnie przez ich protokół. Convex, taki prosty sposób tłumacząc, to jest protokół, dzięki któremu ja, zamrażając swoje USDT bezpośrednio w Pure Finance, o dużo bardziej opłaca mi się zrobić to przez Convex, ponieważ od razu dostaję zboostowane swoje APY. Czyli nie wrzucam swojego USDT na Pure Finance, bo na Pure Finance musiałbym mieć dodatkowe swoje głosy CRV, żeby podbić tutaj ilość zarabianych procent ze stejkowania, z dodania do płynności USDT, tylko robię to przez Convex i nie muszę mieć tych CRV, aby zboostować sobie te nagrody. Niezwykle ciekawy protokół. Protokół, który sprawił, że w ostatnich miesiącach 50% wszystkich CRV, czyli cała 50% mocy, która decyduje o tym, który pool w Pure Finance dostanie zboostowane nagrody, jest właśnie w Convex. Bo Convex poprzez swoją teorię gier, poprzez zmotywowanie niesamowicie bardzo szybko osób do tego, żeby nie wrzucać bezpośrednio w Pure Finance, ale zrobić to przez ich protokół, zgromadził ogromną siłę. I Convex teraz to jest maszyna do generowania cash flow, ponieważ jeżeli z jednej strony decydujesz o tym, który pool może dostać twoje głosy, a masz ich ponad 50%, to jesteś decydującym po prostu siłą i to ty możesz rozdawać karty. I wyobraźcie sobie, że powstają protokoły, powstają strony internetowe, które ja jako osoba, która decyduje o Convex, decyduje o tych głosach, mogę zagłosować na przykład na Magic Internet Money i dodatkowo Magic Internet Money wynagrodzi mnie swoimi tokenami z PL, czyli zwróćcie uwagę, że stworzyła nam się niesamowicie ciekawa wojna. Wojna o głosy, wojna o płynność i wojna, w której różne protokoły zastanawiają się nad tym, w jaki sposób zdobyć jak największą tutaj moc w Curve Finance. Czy to zrobić przez Convex, czy przez jakiś inny protokół. To, co dzieje się w tym momencie w DeFi, te wszystkie zagrania, ten Convex, Pure Finance, Butterfly, o którym wspomniałem, też jest protokołem, który polega na tym, żeby zmotywować jak najwięcej osób do tego, żeby zgromadzić właśnie tokeny Convex i tokeny Pure Finance, to jest coś niesamowicie ciekawego. I ja uważam, że warto się temu przyjrzeć. Warto zwracać na to uwagę, warto być na bieżąco z tym, co się dzieje, bo ceny nam spadają, ale dynamika rynku DeFi, dynamika tego wszystkiego, co się dzieje, jest po prostu niesamowita. Kojarzycie też pewnie, że nasze UST też ma swoje pule na Pure Finance, też ma swoją pulę płynności i co ciekawe, aby zmotywować znowu do tego, aby UST miało coraz więcej tych nagród CRV, nowych nagród CRV, to jakby Luna wyszła z założenia, że warto zmotywować właśnie Convex, który posiada 50% mocy całej Pure Finance, do tego, aby zagłosowali właśnie na nich. W momencie, w którym wejdziemy na stronę, w której właśnie są opisane wszystkie takie propozycje dla Convex DAO, to zobaczymy, że jeżeli zagłosujemy na pool, na UST, na Pure Finance poprzez Convex, dodatkowo dostajemy tokeny Luny. Zwróćcie uwagę, co nam tutaj się dzieje, ale taka najważniejsza myśl z tego, bo ja mógłbym o tym opowiadać, to jest tak naprawdę temat na kolejne 40 minut, zależności, które się tutaj pojawiają, to w jaki sposób Frax Finance w tym wszystkim się rozwija, to w jaki sposób każdego dnia jest coraz mniej tych tokenów CRV, coraz mniej tokenów Convex, o to się walczy. To jest wręcz niesamowita rzecz i jeżeli jesteście tymi osobami,
których fascynuje ten rynek. Tak jak mnie, to warto o tym poczytać. Poczytajcie sobie, może wrzucę nawet kilka linków w opisie o tej całej wojnie, bo tutaj właśnie będą się tworzyć niezwykle ciekawe powiązania na najbliższe miesiące, lata. I to, co chcę powiedzieć, i taka główna myśl z tej mojej tutaj wypowiedzi, która już trochę trwa, jest taka, że płynność na rynku DeFi-owym będzie kluczem. Pure Finance to jedno, ale są jeszcze takie protokoły, które są znacznie inną historią, jak Token, jak Reaktor, czyli protokół, który posiadacze Token decydują o tym, komu dostarczyć płynność. I tutaj coś zbliżonego do Pure Finance, ale nie na stabilnych rzeczach, ale Token jest takim protokołem, który również może dostarczać tą płynność na giełdy zdecentralizowane do różnych projektów, jak no nie wiem, Spell, tak, czyli Abracadabra, jak jakieś inne tokeny, jak tokeny DAOmaker i tak dalej, jak tokeny Olympus. Wszędzie tam, gdzie ta płynność jest potrzebna, to token może generować i kierować swoją płynność. I w tym momencie jeden token dostarcza bezpośrednio około $500 płynności. Więc mając z tyłu głowy świadomość tego, że płynność jest kluczem, długoterminowym kluczem, pojawiają nam się projekty, które mogą w długim terminie zrewolucjonizować cały rynek DeFi. Bądźcie z tym na bieżąco. Ja myślę, że to nie jest pierwszy i ostatni odcinek tego typu. Mnie to całkowicie pochłonęło. Jestem zafascynowany tym, w jaki w ogóle ciekawy sposób tworzy się powiązania, jak ciekawy sposób tworzy się ekonomię, bo w końcu dostrzegam ogromną wartość w tym, co się tworzy. Bądźcie z tym na bieżąco i pomimo tego, że ceny spadają, czytajcie i nie dajcie sobie zabić tej ciekawości rynkiem, nawet jeżeli będzie gorzej. I mógłbym o tym jeszcze opowiadać, ale myślę, że w tym momencie skończę i połączymy to pewnie za jakiś czas kolejnym odcinkiem. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Wam taką, jak to powiedzieć, taką zachętę do tego, aby eksplorować dalej. I o to w każdym odcinku, o to zawsze mi chodziło, żeby wzbudzać Was ciekawość, bo mocna społeczność, mocne community to na samym końcu odurza, o dużo większa wartość dla nas wszystkich. Więc to tyle w tym odcinku. Widzimy się już za niedługo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.